drodzy, dzisiaj minęła 10. rocznica śmierci księdza prowata Antoniego Porewy, który przez wiele lat był proboszczem parafii Rzegocina, prowadzikanym tam dzisiejszego dekanatu. Dlatego obok naszej wspólnoty, a właściwie w naszej wspólnocie są obecni, pragną uczestniczyć w Mszy Świętej, o spokój jego duszy, duchu wdzięczności, także parafianie parafii Rzegocina i dekanatu także również są strażacy, ochotniczej straży pożarnej, którzy zresztą co roku także w jesieni tutaj przyjeżdżają, by modlić się o intencji zmarłego. I tak serdecznie razem z księdzem Stanisławem, proboszczem parafii Łokta, witam z władzami gminy i cieszę się, że ta wdzięczność wyraża się w pamięci i w modlitwie o naszym rodaku, księdzu prawocie Antonim. I od naszych dwóch strażaków gminy Trzciana i gmina Rzegocina powiedzieć wam, kochani Ptaszkowianie, to słowo dziękuję za to, że daliście nam wspaniałego człowieka, kapłana Antoniego, wielkiego kapłana i wielkiego człowieka. Przybywamy tu do was już przez 10 lat, każdego roku strażacy w jesieni, a cywile w styczniu. Przybywamy tutaj, żeby spotkać się z tym, który nas kochał. Uczył nas tak pięknie kochać Pana Boga i uczył nas tak pięknie żyć z ludźmi. I za to jesteśmy mu wdzięczni. Za to, że nas kochał i za to, że nas uczył Boga kochać. I dziś, 10. rocznica jego śmierci, tak z potrzeby serc jesteśmy tutaj, żeby się za nim pomodlić i do niego pomodlić. Bo wszyscy nas przed życie potrzebujemy pomocy z drugiej strony Boga. A pośrednikami są ci wielcy, którzy przed nami przeżyli człowieczy los. Więc raz jeszcze serdecznie dziękuję i księdzu proboszczowi za to, że nas gościnnie zawsze przyjmuje. Panu kościelnemu, że nas tak bardzo po ojcowsku tutaj przygarnia, przytula do siebie, kiedy przyjeżdżamy tkania swoje msze święte, tak za niego. No i dziękuję jeszcze raz wszystkim parafianom Ptaszkowie. Ja myślę, że dla nas wszystkich ta nasza wdzięczna wobec świętej pamięci księdza prawata Antoniego jest takim wzorem lekcji uczenia się wdzięczności, która nam wszystkim się przydaje. Jest to swoista lekcja wychowawcza, której teraz robimy w szkołach, a zapewne bardzo potrzebna, byśmy byli być wdzięczni za to, które doświadczamy. Czasem nie do końca sobie uświadamiając, ile tego dobre, bo wydaje nam się, że tak ma być, jest ktoś dobry, to tak ma być. Mówi się o złych, o złu, mówi się, powiedzmy, ono bardzo krzykliwe, natomiast bycie dobrym czasem gdzieś tam znajduje się w cieniu i mało zauważamy, dlatego również łącząc się z Wami w duchu wdzięczności wobec świętej pamięci księdza prawata Antoniego. Dziękuję w imieniu nas wszystkich, całej naszej wspólnoty za to, że pamiętajcie, że jesteście. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Nowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen.
Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.